Hej, Konrad! Co? Przestań się ze mnie nabijać. A po co? Bo to mnie wkurza. Człowieku, ja ci tego nie odpuszczę. Było nie lecieć w kiblu. Mówię ci, otrzep się. No i co mi zrobisz? Co tu się dzieje? Co się dzieje? Co ty go uderzyłeś? Już jest skończony. Idź od razu do chińskiego, no dobrze? Co się stało? Co poszło? Co? Zasłużył sobie. Może jaśniej. No Jezus, no Konrad go nagrał, jak był w kiblu i płakał. A, o to poszło, tak? Ten debil nie będzie się już ze mnie wyśmiewał. Mam tego dość. Kamil, naprawdę. Ale z ciebie głupek. Zaczekaj. Eliza! Zaczekaj, Kamil. To jest skandaliczne zachowanie. Po lekcji proszę przyjść do mnie, dopóki nam wszystkiego porozmawiamy. Dobrze, przyjdę. Eliza! Dlaczego jesteś na mnie zła? Zachowałeś się jak pajac. Ja? No, po co uderzyłeś Konrada? Co chciałeś tym udowodnić? Faceci tak rozwiązują swoje problemy. Ja wolę takich facetów, którzy płaczą za psem. Eliza, wiem, że uważasz to za żałosne. Słyszałem twoją rozmowę z Anicą. No i co, postanowiłeś mi udowodnić, że nie jesteś żałosny, dając koledze w twarz? Ten idiota sobie zasłużył. Nie będzie się już więcej ze mnie wyśmiewał. Ani on, ani nikt inny. W takim razie nie będziemy razem. Co? Eliza! Ja czasami lubiłam się z ciebie pośmiać i w sumie ty też. Kiedyś byłeś fajniejszy. Byłem mięczakiem. Moim zdaniem byłeś lepszy. Eliza! O co chodzi, Elizie? Czemu się obraziła? Przecież pokazałem jej, że jestem prawdziwym mężczyzną. No to powinna się ucieszyć, co nie? Kompletnie nie rozumiem jej reakcji. W sumie było mi to na rękę, że Kamil wdał się w tą bójkę. Miałam pretekst, żeby z nim zerwać. Głupio mi było, że wszyscy się z niego śmiali. No, głupio mieć tak chłopaka ma z Gaja. Dobrze, że się go pozbyłam.